Bądź uwielbiony, Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiamy Twoją niepojętą miłość do nas. Stąpiłeś z nieba na ziemię. Wziąłeś krzyż na swoje ramiona, aby odkupić każdego z nas. Uwielbiamy Cię, Panie, za to wszystko, co wycierpiałeś w czasie biczowania cierniem koronowania. Co wycierpiałeś na wzgórzu Golgoty. Tak umiłowałeś nas. Tchnij w nas swego ducha. Tchnij w nas swoją łaskę. Daj nam światło, byśmy pojęli Twoją niepojętą miłość. Daj nam swoje tchnienie i ożyw nas i uświęć nas. Ksiądz Krzysztof Grzywocz wspomina taką historię ze swojej rodzinnej parafii. Pochodził ze Śląska i w jego parafii posługiwał ksiądz z Ukrainy. Tam był już wyświęcony, ale później wojna, no więc przyjechał tutaj na Śląsk i tam sprawował posługę duszpasterską do 75 roku. Potem przeszedł na emeryturę, wrócił jeszcze na Ukrainę, tam jeszcze posługiwał, ale kiedy już był po 90, kiedy siły osłabły, przyjechał znowu na Śląsk. I tam, kiedy miał już prawie 100 lat, zachorował na białaczkę i tam ten właśnie ksiądz go odwiedził i ten go się pyta, jak się czujesz, Krzysiu, jak ci leci, jak się czujesz? A ten mówi, jestem zadowolony. A ten słaby, leżący na łóżku, poderwał się, jak to, ty jesteś zadowolony? Ateista może być zadowolony, sobie kupi samochód, ale ty, ksiądz, jesteś tylko zadowolony? Musisz się, Krzysiu, więcej modlić. Musisz się nawrócić. Jeżeli ty, ksiądz, jesteś w samym centrum tych wielkich tajemnic i tylko jesteś zadowolony, jeżeli ty nie jesteś szczęśliwy, że ty po prostu doświadczasz takich łask, takich darów Boga, trzymasz w rękach Boga i ty jesteś tylko zadowolony, ty się musisz więcej modlić. Ty się musisz nawrócić. Poczekaj, siostry, jak się dzisiaj czujemy, będąc świadkami tej pięknej adoracji, będąc świadkami tego, co Chrystus wycierpiał, czy jesteśmy tylko zadowoleni? Po to jest post, aby przylgnąć do serca Pana. Po to jest post, aby odnaleźć swoją tożsamość. Co jest moim celem? Co jest zamysłem Pana Boga? Stajemy w tym świętym miejscu, jesteśmy uczestnikami tych wielkich, niepojętych misteriów. Tak Bóg zniżył samego siebie. Dał się biczować i cierniem koronować. Dał się poniżyć, dał się stłamsić, aby Ciebie podnieść, aby mnie uratować, aby mnie ocalić. Ojciec Święty Benedykt, świętej pamięci, mówił, kiedy miał piękny jubileusz, zapytano go się, czego najbardziej się lękał, bawia. Mówi, po pierwsze, lękam się tego, że księża i biskupi, żeby nie przyjęli życia świeckiego. Żeby nie żyli jak świeccy ludzie. Żeby po prostu nie żyli tylko tym światem. Bo oni są do czegoś więcej powołani. Oni są powołani do tego, żeby być z Bogiem. Żeby trwać przed Nim, przed Jego obliczem. By być świadkiem Boga. I to jest właśnie, to mi zabiera czasem sen z moich powiek. Mówi, lękam się również tego prawodawstwa tej Unii Europejskiej, bo po prostu zamiast prowadzić porządek, to chaos wprowadzają. Chaos wprowadzają. Przytoczył to ostatnio ksiądz arcybiskup Józef Michalik, kiedy byłem na mszy świętej w Przemyślu. I trzecia sprawa, mówi, lękam się masonerii, bo to jest niestety zamysł złego ducha, aby zniszczyć Kościół. I to, co czyni, to, co się dzisiaj dzieje, to byśmy byli świadkami, do czego to zmierza. Do czego to zmierza. I kto jest tego właśnie motorem, tym sprawczym tego wszystkiego. Stajemy się w tym czasie Wielkiego Postu, stajemy w czasie gorzkich żali i zapytujemy się Boga, co chcesz dzisiaj mi objawić, co chcesz mi włożyć w moje serce, co chcesz właśnie
w co chcesz odkryć przede mną, do czego chcesz mnie dzisiaj powołać. To jest piękne, bo Pismo Święte daje tę możliwość, by zobaczyć siebie w tym zwierciadle. My patrzymy na te postacie biblijne, ale w tym wszystkim mamy też okazję zobaczyć samego siebie. Bo my nie tylko chcemy wspominać to, co było, ale Słowo jest żywe i dotyka nas. I myślę, że to w Wielkim Poście coraz mocniej winno dotykać naszego serca to Słowo. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Co zrobiłeś ze swoim chrześcijaństwem i co robisz? Gdzie jesteś, Adamie, Marto, Magdaleno, Piotrze, Zygmuncie? Gdzie jesteś? Bóg, który nas poszukuje, Bóg, który przychodzi z łaską, przychodzi, by dotknąć naszego serca, by dotknąć swoim miłosierdziem nas i rozpalić nasze serca, rozpalić łaską przebaczenia, rozpalić tym pragnieniem za sakramentem pokuty, sakramentem Eucharystii. Rozważaliśmy przez te ostatnie dni te piękne postacie Ehuda, który pokonał mieczem Słowa Bożego, piękną postać kobiety, która Debory, która była mężniejsza od Baraka, bo ona go zagrzewała do walki. I ona poszła po prostu, bo tamtemu brakło odwagi. Czasem kobiety inspirują wiele dzieł w Kościele, bo są bardziej dzielne, bardziej odważne, bardziej po prostu są otwarte na Ducha Bożego. Czy chociażby Gedeona, który to jest piękna postać, Gedeon, który jest dzielnym wojownikiem. Pójdziesz z tym, co masz. Z tym, co masz. Poszedł na wroga, biorąc tylko dzban, biorąc tylko pochodnie, biorąc tylko róg. Z tym, co masz. Pamiętamy, co Dawid zrobił, kiedy miał pójść na walkę z Goliatem. Dano mu najpierw pancerz Saula, ale się przewracał. My czasem małpujemy kogoś, kto po prostu jakiegoś tam wielką postać, ale my mamy swój właśnie, jesteśmy sobą i Bóg chce, byśmy stawali tacy, jacy jesteśmy, byśmy nie udawali kogoś innego. Ale tym, co mamy, Bóg chce się posłużyć nami. Bóg chce się posłużyć, by uratować rodzinę, by uratować kogoś bliskiego. Z tym, co mamy, mamy swoje dłonie, mamy swoje serce, mamy swoje usta, mamy swoje zdolności utalentowania, więc Bóg nie chce nas zmieniać i nie będzie nas zmieniał na siłę, byśmy odkryli swoją wartość w sobie, byśmy nie zazdrościli komuś, że ktoś ma więcej talentu, że ktoś potrafi śpiewać, ktoś potrafi tańczyć, ktoś potrafi. Ja jestem sobą i chcę dziękować za siebie, chcę dziękować za te talenty i chcę, a Panie, abym a chcę służyć Tobie całym sobą, tym, co masz, tym, co mam. Dzisiaj staje przed nami kolejna postać, to jest Jefta. Jefta znaczy tyle, co brama. Bóg w sposób szczególny chce dzisiaj dotknąć na swoją łaską. Izraelici, kiedy pełnili zło, kiedy nie liczyli się z Bogiem, przychodziło nieszczęście, przychodziła niewola. I tak się stało, kiedy Amonici opanowali naród wybrany. A więc wtedy, kiedy oni doświadczają klęski, cierpienia, są uciemiężeni, wtedy oni klękają na kolana, wołają do Boga, Panie, ulituj się. Ileż razy tak jest z nami, kiedy jest choroba, kiedy po prostu jakaś trudna sytuacja, wtedy mamy czas, by biec do kościoła w tygodniu, nie patrzymy na niedzielę. Nie czekamy na święta, biegniemy do konfesjonału. Czasem gdyby nie choroby, czasem gdyby nie po prostu to iluż ludzi by nie było w kościele. Czasem trzeba po prostu takiej czasem sytuacji. Poucza nas Słowo Boże. Jefte Gileadczyk był walecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead. Ale i żona Gileata urodziła mu synów. Gdy więc synowie tej kobiety podrośli, wyrzucili Jeftego, mówiąc do niego, nie będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety. Chodzi o majątek. Nie tylko kiedyś tak było, że
po prostu walka, brat z bratem, nie może się dogadać, bo chodzi o podział majątku. Siostra z siostrą procesują się, ja kiedyś byłem świadkiem, 18 lat, się nie odzywały, chodziło pół metra w pola, nie odzywały się. I tak było również w tym przypadku, kiedy po prostu bracia po prostu go wyrzucili. Jefte uciekł daleko od swoich braci, mieszkał w kraju Tob. Przyłączyli się do niego jacyś nicponie i z nim wychodzili do walki. Niedługo potem Amonici wydali wojnę Izraelowi, a kiedy Amonici napadli na Izraela, wówczas starszyzna Gileadu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. Przyjdź, rzekli do Jeftego, i bądź naszym wodzem, będziemy walczyć przeciw Amonitom. Czyż nie wy mnie znienawidziliście, odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu, i wyrzucili z domu mego ojca. Dlaczegoż to przybyliście do mnie teraz, kiedy popadliście w ucisk? Odparła Jeftemu starszyzna Gileadu. Właśnie dlatego teraz wróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami. Ty pokonasz Amonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu. Tu mamy pierwszy sekret dla ludzi wiary. Człowiek, który był na marginesie, był wyrzucony. Mama była cudzołożnicą, a więc bracia przyrodni go wyrzucili, nie chcieli się podzielić majątkiem. Mimo że doznał tak wielkiego upokorzenia, ale Bóg chce się nim posłużyć. Bóg chce się nim posłużyć. Nie gardzi nim Bóg, ale wręcz przeciwnie. Wśród wielu ludzi on staje właśnie, jest tą osobą, która się nadaje na pełnienie wodza, roli wodza. Dzisiaj ta piękna chociażby to czytanie dzisiejszej Ewangelii, kiedy Samuel ma namaścić na króla i przychodzą utalentowani, piękni mężczyźni, ale Samuel mówi, to ten, nie, Bóg mówi, nie ten, nie tak jak ja patrzę, wy patrzycie. Wasze myśli nie są waszymi myślami i drogi wasze nie są waszymi drogami. Człowiek ma swoje myśli, swoje pragnienia, swoje wizje, ale Bóg ma inny zamysł. I dlatego chodzi o to, by odkrywać zamysł Boga, by pochylać się nad Nim, by odkrywać to, co Bóg zamierzył. Z człowieka zagubionego, sponiewieranego, odrzuconego, Bóg potrafi uczynić dzieło sztuki. To jest piękna sprawa. Mamy ten obraz w Starym Testamencie. Bóg jako garncarz. Jeżeli człowiek da się kształtować Bożemu Słowu, Bożej łasce, to Bóg może ukształtować giganta. Ale jeżeli ta glina ciągle wrzeszczy i ciągle się buntuje i ciągle tylko zapiera się rękami i nogami, żeby nie pójść za Bogiem, żeby nie pójść za wyzwaniem, to powstanie taki karzełek. Karzełek, któremu się nic nie podoba, któremu po prostu, który nie widzi nic dobrego, tylko potrafi narzekać. Ten człowiek, który przeszedł wiele, był wygnańcem, ale ważne, nie stał się bandziorem, mimo że miał swoich nicponi. Nauczył się na tym wygnaniu męstwa, nauczył się walki. Kiedy Bóg mówi do Jozuego, mówi, wprowadziłem cię do ziemi obiecanej, ale nie usunąłem przed tobą wszystkich twoich wrogów. Dlaczego? Żebyś nauczył się sztuki walki, żebyś stał się odważnym. Może dlatego są te strapienia. To, co już mówiłem wcześniej, że gdyby nie choroba, gdyby nie jakieś trudności, to wielu by nie było w Kościele. To wielu by nawet nie przyszło się pokłonić Panu Jezusowi. Gdyby nie pogrzeb, to wielu by nawet nie skorzystało z sakramentu pokuty, bo on nie czuł tej potrzeby. To jest ciekawe, kiedy człowiek umiera, to nie ma wyrzutów, że za dużo chodził do kościoła. Ale wręcz przeciwnie, ma wyrzut, że za mało wykorzystał tego czasu, żeby być w kościele, żeby być u komunii świętej, żeby być w jedności z Bogiem. To ciekawe jest. Ja już byłem świadkiem, to szczęście, jako że jestem po prostu posługuję czasem przekonujących, to jest ciekawa taka myśl, ciekawe takie spostrzeżenie.
Ale człowiek nic nie robi, żeby po prostu pójść chociażby częściej do kościoła, pójść na adorację, żeby pójść właśnie. Są osoby, które u nas dzięki Bogu, że coraz więcej właśnie przychodzi w tygodniu sam na sam z Panem Jezusem, sam na sam spędzając swój czas. Gdzie można najpiękniej spędzić czas? Przed tym szklanym ekranem? Człowiek później tylko denerwuje się i po prostu... Ten szklany ekran, ileż podzielił rodzin. Co to się dzieje dzisiaj w naszej ojczyźnie? Czy jest dwie Polski? Jest jedna Polska. Co się stało, że brat nie potrafi się dogadać z bratem? Kto cię kształtuje? Kogo słuchasz? Pan Bóg powiedział, Szema Izrael, słuchaj Pana Boga. Bóg jest jedyny. Nie ten z ekranu telewizyjnego. Nie ten z mediów. Bóg jest jedyny. Panem jest Bóg. Za Jeftego i za Gedeona szli po prostu, za Pana i za Gedeona szli i zwyciężali. Pokonali potężną armię. Myślę, że przychodzą takie momenty trudne w naszym życiu i człowiek mógłby się burzyć, mógłby się buntować. Przecież Jefte mógł sobie myśleć tylko, jak się tu zemścić na swoich braciach. Jak się zemścić na swojej rodzinie, na swoich rodakach. Przecież mógł zgromadzić wojowników i wystąpić przeciwko swoim. A tego nie zrobił. Nie zrobił. On wykorzystał ten czas, aby Bogu podporządkować swoje życie. Czasem, jeżeli się oddamy Bogu, to Bóg z tych trudnych momentów potrafi uczynić coś fantastycznego, coś wspaniałego. Tak jak w przypadku Józefa, kiedy najpierw chciano go zabić, później go sprzedano. A potem była ciekawa jego kolej rzeczy, bo nawet przeszedł więzienie. Ale Bóg go obdarzył tyloma darami, tyloma talentami, że potrafi uratować swój ród, swoją rodzinę. Potrafi uratować, bo poddał się Bogu, był posłuszny Bogu. I dlatego takie są zamysły Pana. To jest sekret, który objawia nam Bóg. On nie chce nas, nie chce po prostu, abyśmy zmarnowali swego życia. W przypadku Józefa, kiedy daje się poznać swoim braciom i kiedy umiera ich ojciec, są przerażeni, teraz się zemści, teraz po prostu opłaci sobie na nas. On mówi, nie bójcie się, wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie. Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się, będę żywił was i wasze dzieci. Stajemy pod krzyżem naszego Zbawcy. Przecież ten krzyż to jest za moje grzechy i za twoje. I nie ma co oskarżać Żydów, Rzymian. To nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. Moja każda niewierność, moja pycha, mój egoizm, moja chciwość, moja zazdrość, nieczystość. To nie gwoździe cię przebiły. I to nie ma co utyskiwać nad Żydami, trzeba stanąć w pokorze. Miej litość nade mną grzesznikiem. Miej litość, Panie, bo gdyby Bóg chciał, to by po prostu wystawił każdemu z nas rachunek. Słabi jesteśmy. Co się stało pod krzyżem? Wszyscy uciekli. Piotr, który najpierw poszedł za Jezusem, 3 lata chodził, widział znaki, cuda. Co się stało? Uciekł. Poszedł łowić ryby. A Pan Jezus mówi, kto rękę przykłada do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Te 3 lata jakby po prostu przekreślił jednym gestem, jednym ruchem ręki. Co się dzieje pod krzyżem? Mówi święty Marek, kiedy jeden z uczniów, kiedy go chciano pochwycić, to on po prostu wolał zrzucić z siebie ubranie, pobiegł nagi. Tak się przeraził, tak się przestraszył. A co się dzieje, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i przychodzi poprzez zamknięte drzwi? Wszyscy byli przerażeni, przestraszeni. Nie bójcie się. To wszystko musiało się stać, aby się wypełniło Pismo.
Syn człowieczy musi zostać zdradzony, musi zostać odepchnięty, powieszony na krzyżu, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I od tego momentu będzie głoszenie nawrócenia i przebaczenie. Od tego momentu przychodzi łaska, przychodzi wybawienie, przychodzi Boże miłosierdzie. Bóg, który nas ratuje, bo gdyby nie przebaczenie, gdyby nie miłosierdzie Boga, to by po prostu każdy z nas przegrał swoje życie. Poucza nas, podnosi z nędzarza, z prochu, dźwiga z gnoju ubogiego, by go wśród książąt posadzić swojego ludu. Poucza nas psalmista. Ile razy, patrząc na swoje życie, pozostawałem pod wrażeniem: Boże, gdybyś chciał mnie rozliczyć z moich grzechów, już dawno powinien skończyć zupełnie gdzie indziej swoje życie. Jefte pozwolił się zaprosić do Gileadu, aby stanąć na czele wojska. Nauczył się wielkiej mądrości, te upokorzenia, trudności, one go zbliżyły do Boga. I teraz, kiedy ma stoczyć wojnę, najpierw stawia most między wrogami. Stawia, wysyła posłów, mówi: dlaczego, co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Król Amonitów odpowiedział posłom Jeftego: ponieważ Izrael, wracając z Egiptu, wziął moją ziemię, ale Sichon, król Amorytów, odmówił Izraelowi prawa przejścia przez swój kraj i w dodatku zebrał wojsko i zaczął walczyć z Izraelem. A więc to nie Izrael zaatakował Amonitów, ale Izrael sam został zaatakowany. Dlatego musieli się bronić. Ale że Bóg był z nimi, to oni zwyciężyli. Mówi Jefte: czy ty jesteś lepszy niż Balak, syn Sipora, król Moabu? Niech Pan, który sędzią, rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Amonitami. Balak, król, który po prostu najpierw, widząc, że nie zwycięży wojskiem, to wynajmuje Balaama, proroka pokrętnego, fałszywego. Baal występuje w księdze Apokalipsy świętego Jana jako imię demona, który może zniszczyć Kościół. Ten Baal ma najpierw rzucać przekleństwa, używać mocy ciemnych, aby pokonać naród wybrany, ale to nie skutkuje, bo Pan Bóg dał mu po prostu, nie pozwolił mu rzucać przekleństwa, zaczął błogosławić Boga. Był bardzo zły, ale potem Baal Peor, jego spyt jest tak wielki, że wynajmuje nierządnicę i wprowadza do obozu izraelskiego. I dlatego dzięki temu czujność Izraelitów osłabła, pierwsze przykazanie poszło na dalszy plan, kiedy po prostu zaczęli grzeszyć, nie liczyli się z Panem. I dlatego przyszła niewola, przyszła klęska, Baal Peor. Mimo że mija wiele lat, jednak Izraelici jednak niewiele wykorzystali z tej nauki. I dlatego ciągle jest ten nierząd sakralny, który sprawia, że ci ludzie nie chcą się nawrócić, połowicznie chcą się nawrócić. Tak bywa, że człowiek chce się nawrócić tylko z niektórych grzechów. Co się stało z Judaszem, który szedł za Jezusem, ale zachował sobie to umiłowanie do pieniędzy, podkradał. I co się stało? Do czego to go doprowadziło? I tak się dzieje z człowiekiem, kiedy nie chce się nawrócić całkowicie, nie chce przyjąć całym sercem do Boga, tylko coś sobie zostawia, jakąś furtkę, jakąś znajomość, jakąś tam po prostu jakąś rzecz, która po prostu się przyklei i po prostu spowiadamy się i z czystości, i z różnych rzeczy, i z obumów, ale coś jest, co nie oddajemy latami i może to doprowadzić do upadku, do nieszczęścia. Duch Pana był nad Jeftę z Mispa w Gileadzie, ruszył przeciwko Amonitom. Jeftę złożył ślub Panu i tu otwiera się ta kolejna brama, którą objawia nam Pismo Święte. Jeżeli sprawi, że Amonici wpadną w moje ręce,
Wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Amonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Nierozważny, nierozsądny składa ślub. Pierwsza osoba, która wyjdzie z mego domu. Mógł przecież ofiarować łupy, mógł jakąś inną złożyć ofiarę, ale taką składa ofiarę. Wyruszył więc Jeftę przeciw Amonitom, zmuszając ich do walki. I Pan wydał ich w jego ręce. Była to straszna klęska. Amonici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem wracał Jeftę do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc, ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz. Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić. Odpowiedziała mu ona, ojcze mój, skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami. Skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Amonitach, pozwól mi uczynić tylko to jedno, pójdź mnie na 2 miesiące, a ja udam się w górę z towarzyszkami moimi, aby opłakiwać moje dziewictwo. Poszła więc ona i towarzyszki jej i w górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły 2 miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub. I tak nie poznała pożycia z mężem. Jeftę spełnił swój ślub. Pismo Święte mówił, że złożył nierozważną przysięgę, nierozważne przyrzeczenie. Powinien się cieszyć, powinien się radować przez zwycięstwo, powinien się bawić, ba, a to okazuje się, że zwycięstwo po prostu jest okupione jeszcze jedną ofiarą, jeszcze jednym cierpieniem, jeszcze jednym bólem. Mówi święty Augustyn, że Jeftę to Chrystus. Chrystus mówi o sobie, jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, znajdzie pastwisko i znajdzie paszę. Chrystus obiecuje zmartwychwstanie i chwałę Boga. Co oznacza, że cierpienie, mimo że już odniósł zwycięstwo, będzie musiało trwać. Córka Jeftego wstępuje w góry, aby tam opłakać swoje dziewictwo, aby tam po prostu wypłakać swój ból, swoje cierpienie. Jest podobna do Abrahama, który idzie również w góry, by złożyć swego syna, jedynego, ukochanego. Jest również, Pismo Święte mówi, że Maryja, która za Jezusem wstępowała na Kalwarię, na górę, również płakała nad cierpieniem swego syna, nad cierpieniem Boga i Zbawcy. Z góry więcej widać. Z góry po prostu inaczej się patrzy. Widzi się więcej niż to, co jest się na równinie. Kiedyś młodzież była w klasztorze sióstr karmelitanek. Ta młodzież była bardzo zdziwiona, bo siostry chodzą w jednakowych habitach. I kiedy te siostry składały świadectwo, dzieliły się swoim przeżyciem, swoim doświadczeniem, wiary, modlitwy, jedna, druga zaczyna płakać, szlochać. I potem, kiedy wychodzą, mówi, dlaczego płakałaś, co się stało? Mój proszę księdza, bo już nic nie rozumie. Te dziewczyny te są w tych workach jednakowych, tak mówiło o habitach. Nie mają żadnej kosmetyczki, nie mają, po prostu tylko się modlą, nie wychodzą z tego budynku. A my mamy wszystko. Możemy wąchać biały proszek, możemy pić alkohol, możemy jeździć po całym świecie, możemy korzystać z różnych dogód, przyjemności. I ciekawe, że one są szczęśliwe w tym klasztorze, a my nie jesteśmy szczęśliwe. Ciągle gonimy za szczęściem. Z góry więcej widać. Dlatego trzeba nam tej łaski, trzeba nam tego daru, byśmy pojęli, co jest zamysłem Pana Boga. Córka Jeftego musiała wiele wypłakać łez, wypłakać swego bólu. Ona jest podobna do
Chrystusa, który przychodzi po zmartwychwstaniu do apostołów, tak jak Jeftę spotkał swoją córkę przed swoim domem, tak Chrystus spotyka swoich uczniów, którzy muszą jeszcze wiele wycierpieć, bo Chrystus nas zbawił, pojednał nas z Ojcem. Co z tego, kiedy tak dużo ludzi nie chce skorzystać z tej łaski, nie chce skorzystać z tego odkupienia, nie chce korzystać, dlatego córka Kościoła, dlatego jego słudzy Kościoła muszą podjąć to cierpienie, ten ból, te łzy, muszą płakać. Pamiętamy, co zrobiła święta Monika łzami. Uprosiła nawrócenie dla swego męża, dla swego syna. Ja wiem, że niektórzy by chcieli, żeby tylko się cieszyć, radować, żeby tylko przeżywać wielką chwałę, euforię. Pan Jezus, kiedy przychodzi do apostołów, co pokazuje? Ma swoje ciało uwielbione, ale mówi do Tomasza, weź podnieś palec i włóż ją do mego boku i zobacz moje rany. Te rany się nie zabliźniły, nie zabliźniły się. Chrystus pokazuje swoje ciało uwielbione, ale ciało, które naznaczone męką, męką po prostu, to jest po prostu dowód, co Bóg musiał wycierpieć, ale teraz, jeżeli ktoś nie chce z tego skorzystać, to trzeba, aby Kościół swoimi łzami, aby Kościół swoim cierpieniem dopełniał tych braków, dopełniał po prostu i prosił za tymi, którzy nie chcą skorzystać, aby skorzystali. Dlatego prosimy Cię, Panie, za tych, którzy zamknęli swoje serce, za tych, którzy są oporni na Twoje pukanie, na Twoją łaskę. Prosimy Cię, Panie, objaw swoje miłosierdzie i pociągnij wszystkich do siebie. Amen.